Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku warsztatu gonciarza. To jest taki nowy pomysł, który zrodził się pomiędzy mną a kolegium Da Vinci. Kolegium Da Vinci, moi stali widzowie, powinni już kojarzyć. W zeszłym roku zrobiliśmy razem taki film pod tytułem Ciekawość. Zastanawialiśmy się, co fajnego można by zrobić razem na YouTubie w temacie takim około edukacyjnym. No i zamiast robić kolejny film taki na zasadzie inspiracja i tak dalej, uznaliśmy, że pójdziemy w edukację. Do mnie generalnie dużo ludzi cały czas pisze, prosząc mnie o różnego rodzaju rady, albo o to, żebym zaczął robić tutoriale produkcji wideo. Ja pomyślałem, że może pobawimy się troszkę inną formułą nauki, czyli takim po prostu case study. Analiza czegoś, co jest już zrobione, dokonana przez osobę, która wie, o czym mówi, według mnie jest ogromnie wartościowa. No a też jest to fajna okazja, żebym ja pooglądał trochę waszych filmów i kto wie, może komuś uda się uzyskać jakąś publiczność z tego, że sobie wypłynie na tej serii, więc zaczynajmy po prostu. Ja poprosiłem o wasze filmy kilka dni temu na Facebooku. Odzew był bardzo dobry, dostałem ich kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt osób uznałem, że chcę się poddać takiej krytyce. Oczywiście weźcie proszę poprawkę. To jest pierwszy odcinek, więc ja też trochę muszę sobie wyczuć, co tutaj działa, co nie. Ale bardzo mi się podoba koncepcja, że to wreszcie ja komentuję to, co wy robiliście. Bo całe życie komentujecie mnie. Bez żadnych konsekwencji. Wreszcie mogę się odgryźć. Jeden ten film trwa dłużej niż połowa innych zgłoszeń razem wzięta. O kurde. A to była małpa. Bo chwycenie uwagi widza i utrzymanie jej przez długi czas, szczególnie na YouTubie, to jest naprawdę duża sztuka. Na moich kanałach, we wszystkich tych tysiącach filmów, jakie współtworzyłem, naprawdę jest niewiele filmów dłuższych niż pół godziny. I wydaje mi się, że ja w tej formule vlogowej nie za bardzo umiem to zrobić, żeby vlog trwał ponad pół godziny i żeby się go fajnie oglądało. Po raz pierwszy na polskim YouTubie, na kanale związanym z trackerką, vlog z użyciem drona! Okej, no tak ci powiem, z footage'em z drona jest tak, że nie można się za bardzo zachwycać tym, że ma się drona. Rozumiem, że to jest pierwszy odcinek, ale to generalnie dron w parę sekund zazwyczaj wystarczy, żeby sobie wybrzmiał. Ja jak robię egzamin na nowego montażystę, to zazwyczaj wybieram ludziom odcinek, w którym pojawia się footage z drona i oczekuje sprytnego jego wykorzystania. Wydaje mi się, że dużo ludzi z mniejszym doświadczeniem nadużywa materiału z drona, bo im się to za bardzo podoba, w sensie nie mają odpowiednio zbudowanego mechanizmu sceptycyzmu. Ktoś kłamie, a ja chcę powiedzieć wielką prawdę i chodzi, że dzieci nie chcą się przyznać. No tutaj mamy taki film pod tytułem Co mnie złości i to jest kolejna kategoria filmów, które wydaje mi się, że dość trudno, żebym ja oceniał. No bo popatrzmy na parę sekund. Sytuacja, w której nie mam zasięgu w telefonie i nie mogę się z nikim połączyć. No jest to film bardzo artystyczny, znaczy w kategorii filmów, których odbiór jest tak bardzo subiektywny jak sztuka, mnie jest naprawdę trudno cokolwiek tutaj powiedzieć, bo to nie jest film, na który ja mogę dać jakąkolwiek wskazówkę, w którą stronę to wziąć, żeby to było lepsze, bo lepsze w tym przypadku, myślę, nie istnieje. No tutaj na przykład mamy bardzo ładny film od Łukasza Radzikowskiego, który z kolei ilustruje kolejne takie przemyślenie, którym się chcę z wami podzielić, że dla mnie jest niejasne, co te filmy jakby mają na celu, jeśli z danego filmu to nie wynika. No bo to jest ładne. To ujęcie jest na przykład bardzo ładne, gdzie ruch kamery fajnie współgra z tym, jak ona idzie po tych schodach, jest taki
jednoznaczny wektor ruchu, który potem się bardzo ładnie tutaj łączy. Podoba mi się ten efekt tego przejścia przez to niebo. Myślę, że można to było jeszcze crossfade'ować jakoś dokładniej, bo tutaj jest takie pyknięcie, że to przejście nie jest do końca płynne. To jest bardzo ładne, miłe dla oka i tak dalej, ale trudno mi jest powiedzieć, w jakim kontekście można by to uczynić lepszym, o tyle, że to jest po prostu spoko takie, jaki jest, no, jeśli... Czy to jest materiał na kanał YouTube'owy? No nie, ale wydaje mi się, że twórca takiego filmu jest bardzo świadomy, że to nie jest film taki w stylu YouTube'owym. To jest bardziej taki trening techniczny. Swoją drogą naprawdę bardzo w porządku. No i kolejny ważny punkt, który zilustruje tym filmem. Muzyka. Jak używacie jakiejś takiej piosenki na zasadzie komercyjnego kawałka, to no, ja nie za bardzo mogę tego potem używać dalej, więc trochę sobie zamykacie tę drogę. To jest w ogóle kolejny bardzo ładny film. Zaczynamy dzisiaj z wysokiego poziomu, jeśli chodzi o jakość wizualną, bo ja jak oglądam tego typu film i to po obejrzeniu kilkudziesięciu filmów, które zostały mi przysłane do tej serii, myślę, że mam taki jeden przewijający się wniosek. Skracajcie swoje rzeczy, ale tu nie mówię tego na zasadzie, żeby film krócej trwał, tylko po prostu w tym filmie jest kilka naprawdę bardzo pięknych ujęć. A to jest bardzo fajne ujęcie, takie dynamiczne, ładnie nakręcone, wystabilizowane. A potem mamy na przykład to ujęcie, które już jest... A potem następne już jest bardzo ładne. Chodzi mi o to, że jeśli masz trochę ładnych ujęć, to bez sensu jest je psuć tymi średnimi, bo jeśli zrobisz krótszy film bazując tylko na tym, co masz najlepsze, to efekt będzie nieporównywalnie lepszy. Kolejny film, który ilustruje to, o czym tutaj mówię. Jakby wyciąć z tego tylko najlepsze 2 minuty, to byłoby naprawdę ekstra, super ładne to. A jako, że mamy 6 minut, to te najfajniejsze momenty, one trochę się rozmywają w tym wszystkim. Bo jest tutaj naprawdę dużo ujęć, które można by wywalić. Ujęć, które są podobne do siebie nawzajem, albo ujęć, które po prostu jakby no nic nie wnoszą, bo są kręcone jedno obok drugiego, widać w tej samej jakby, w tej samej misji drona. Zachęcam swoją drogą, żeby kręcić wschód-zachód słońca. Tutaj w tym filmie jest bardzo dużo ujęć ze środka dnia, które są często ok, ale po prostu mogłyby być dużo lepsze, gdybyście kręcili to przy zachodzie słońca na przykład. Jak się planuje taką podróż, podczas której wie się, że będzie się filmować, to warto mieć na uwadze, gdzie się jest podczas wschodu i zachodu słońca. Podczas wschodu zazwyczaj się śpi, więc trzeba wstać. A podczas zachodu trzeba wybrać najładniejsze miejsce, jakie jest w zasięgu. Dzisiejszy dzień się zaczyna grubo, bo idziemy do więzienia. Maciek Król nazywa się autor tego filmu, jak i całego kanału o nazwie Maciek Król. Bardzo ładne rzeczy, naprawdę piękne, no w sensie, gdyby to pojawiło się na moim kanale jako intro do filmu, to ludzie by mówili: Krzysiu, tylko ty umiesz tak kręcić, nie? To jest siła marki właśnie. Bardzo estetyczne są te rzeczy, które robisz, ale mam do ciebie uwagę ważną. Tylko się nie obraź, te twoje filmy trochę siadają w momencie, jak zaczynasz gadać. Ostatni raz byłem w Alcatraz, jak grałem w Tonego Hołka kiedyś. Musisz popracować trochę nad ekspresją i takim jakby... Trudno jest na tobie skupić uwagę, kiedy się ogląda ten film. Znaczy widać, że bardzo się zasłaniasz tym, że umiesz nagrać ładny film i trochę zapominasz o tym, żeby go dobrze poprowadzić. Autor, czyli Maciek, bardzo dobrze używa szerokokątnego obiektywu, bo bardzo często znajduje właśnie jakiś element na pierwszym planie, który nada tej geometrii kadru takiej trójwymiarowości fajnej, nie? Musisz popracować nad delivery, nad prowadzeniem, nad sobą jako prowadzącym, jeśli chcesz być prowadzącym. Nie mówię oczywiście o tym, żebyś się zmuszał do jakiejś ekspresywności, ale trochę widać tutaj, że jeszcze nie czujesz się do końca komfortowo z tym, że gadasz do kamery. Ja bym polecał takie ćwiczonko dla wszystkich, którzy chcą sobie to zrobić. Po prostu nagrywać film, jak się siedzi, gada do kamery, przestać się zasłaniać tym. To jest problem ludzi, którzy mają sprzęt i mają umiejętności nagrania coś ładnego. No ty jesteś taką osobą. Zasłaniasz się tym, że możesz zrobić ładny film.
i nie pracujesz nad tym trzonem, nie? A niestety, no na YouTubie myślę, że ten trzon, gadki i tak dalej jest ważniejszy niż warstwa audiowizualna. A tutaj na przykład oni zrobili coś, na co nigdy z Kasią nie wpadliśmy. Patrzcie jakie. Trzeba będzie to zerżnąć, nie? Następny film, który chcę wam tutaj dzisiaj pokazać, jest w kompletnie innym klimacie. Jego autorem jest Szymon Spychalski. Bardzo ładny film, bardzo mi się ten film podoba, w sensie on jest, no to jest taka fucha, nie? Film eventowy, gdzie dokumentujesz rzeczywistość, ale no z bardzo dużym smakiem to jest zrobione. Bardzo mi się podoba tutaj kolor, klimat jest w porządku, bardzo ładnie jakby łapiesz światło, znaczy masz oko do tego, gdzie, skąd światło pochodzi jakby w kontekście danej sceny. Mamy tutaj różne warunki oświetleniowe, bo w pewnym momencie robi się ciemno i cały czas ten filmik wygląda nieźle. Trochę się tutaj flicker pojawia, ale możliwe, że no nie za bardzo dało się to obejść. Flickera nie da się wyeliminować w 100% przypadków. Flicker to jest to mruganie świateł. Ale jeśli mam być szczery, mnie flicker nie przeszkadza, w sensie to jest okej, nie? Dobrze jest zgrany ten film z muzyką, jakoś tak fajnie wchodzą te poszczególne akcenty tego podkładu. Jest bardzo spoko, no jest zrobiony ze smakiem, ode mnie dostajesz piątkę i zaliczenie. Może bym ewentualnie trochę to skrócił, ale to w sumie tyle. Następny filmik tutaj pokażę tylko kawałek, bo mam taką konkretną rzecz, którą chcę tutaj powiedzieć. Zośka 320 metrów pod ziemią. Film przysłał do mnie autor Michał Widzisz. No i widzicie, o co chodzi. Jest mistrz świata w Zośkę, który gra w Zośkę w kopalni Guido. To jest ambitne przedsięwzięcie, bo uznaliście, że nagracie film w kopalni, gdzie jest pewnie ciemno jak nie wiadomo co. Bardzo zachowawczo kręcicie tego artystę, performera. Brakuje mi tutaj bardzo trójwymiarowości, jakiegoś takiego spojrzenia na niego z ciekawego kąta, z góry, z dołu, jakby zabawy głębią ostrości, gdzie ta piłeczka jakoś tam sobie wpada w ostrość, wypada z ostrości. Wszystko jest kręcone tak trochę na jedno kopyto, z boku, co oczywiście no prezentuje ten jego warsztat w atrakcyjny sposób, ale jako film to jest monotonne. I jeszcze kilka szybkich wzmianek filmów, które zwróciły moją uwagę podczas przeglądania. Mamy reklamówkę trzeciego liceum ogólnokształcącego w Brodnicy. Bardzo duże wrażenie to na mnie zrobiło. Widzowie mogą mi nie wierzyć, że reklamówka w liceum nagrana przez uczniów robi na mnie wrażenie, ale naprawdę, tutaj bardzo ciekawe ujęcia robicie i ciekawie kombinujecie. Ten film ma 2 minuty 51 sekund, a ma tutaj tak bardzo dużo różnych takich małych smaczków i ciekawych ustawień kamery, na przykład tutaj, nie z góry, w ogóle z takim slajdem. No jest naprawdę spoko, w sensie, bądźmy realistami, to jest liceum, nie? Tam nie ma jakichś, nie wiem, lodowców jak na Islandii, gdzie wystarczy ustawić kamerę. Tutaj trzeba naprawdę się naszukać, żeby znaleźć coś atrakcyjnego wizualnie. Bardzo mi się to podoba. No jeśli to zrobił licealista, to naprawdę mega, mega szacun. Jeśli zrobiła starsza osoba, to no to też szacun, ale mniejszy. I ten ruch, no ekstra. Tutaj cięcie na ruchu, ciekawe ułożenie kamery, że jest w szafce i ten, no Casey Neistat, nie? Cześć, witam na kanale Słucham Lepiej Niż Gram. Tutaj taki mały shoutout, bo bardzo przyjemnie mi się słuchało tego filmu. Forma tutaj jest bardzo minimalistyczna. Tutaj autor recenzuje po prostu płyty, no i ta forma wizualna jest no niezbyt istotna w tym, co on mówi. Ja bym trochę pokombinował z formą, znaczy sposób, w który siedzisz tak bokiem / tyłem do kamery jest trochę dziwny, szczerze mówiąc. Ale opowiadasz bardzo ciekawie i słychać, że masz dużo pasji w tym, co mówisz. Tam był taki bardzo, bardzo mocny nagłówek, jakoby Katie Caulfield byli królami Niezalu. Fajnie to jest zrobione, myślę, że musisz poszukać jakiejś takiego, no, własnej formy na to. Jeszcze jeden filmik, taki vlog w stylu, powiedzmy, gonciarzowym.
ze ślubu królewskiego w Londynie niedawnego. Taki sympatyczny filmik, nakręcony w 50 klatkach na sekundę. Ja tego nie rozumiem, dlaczego ludzie to robią, ale jak wam się tak podoba, no to tak jak mówię, to nie ma poprawnej i niepoprawnej odpowiedzi, ale dla mnie to zawsze wygląda dziwnie, jak coś jest w 50 klatkach. Zapamiętałem jeden fragment, do którego zechcę się tutaj przyczepić. Wyobraź sobie, że pokazujesz ten film koledze. Patrz, zrobiłem film. Oglądajcie ze mną. Ja mam wrażenie, że oglądamy w kółko trzy ujęcia. Za długie to jest. Bardzo długa sekwencja i bardzo dużo ujęć, które są praktycznie identyczne. Jakby to trwało 10 sekund, to całą historię i tak byś opowiedział. No i jeszcze jeden film na koniec, który mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc, Przemek Żeromiński. A potrafisz działać cuda. I to jest już taki filmik bardzo YouTube'owy, na zasadzie test obiektywu, więc w sumie tematyka mi bliska. Poprowadzone to jest bardzo sympatycznie. Muszę pochwalić sposób, w który mówisz do kamery, bo masz w sobie takie ciekawe połączenie takiego wewnętrznego spokoju, pogodności, zamuły, a jednocześnie łatwo jest skupiać na tobie uwagę. Masz aktywne oczy w tym wszystkim. Chociaż zdecydowanie zbyt często patrzysz się obok obiektywu. Całość tego materiału nakręciłem tylko i wyłącznie tym obiektywem. Myślę, że efekty są całkiem niezłe. Pamiętajcie, tego się trudno nauczyć na początku, ale patrzenie tu jest nienaturalne i trzeba to robić świadomie, bo jak przestaniecie o tym myśleć, to zaczniecie się patrzeć tu. A to wygląda dziwnie, nie? Casey Neistat to sprytnie obszedł, bo nosi ciemne okulary i wtedy nie widać, gdzie patrzy. Bardzo fajny film, Przemku. Ładne kolory, ładnie poprowadzona narracja. Mógłby być krótszy. Tak jak wszystko dzisiaj, tak jak ten film, bo ten film jest już strasznie długi, kiedy go oglądacie. No to co, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się dzisiaj dużo nauczyliście. Ja się dużo nauczyłem, oglądając te wszystkie filmy i przyjemnie sobie spędziłem czas. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi wysłali swoje filmy. Przepraszam, że nie jestem w stanie omówić wszystkich, ale za dużo tego jest i domyślam się, że po dzisiejszym odcinku będzie jeszcze więcej. Jeśli chcecie zgłosić swój film do odcinka, to wyślijcie go w wiadomości na fanpage'u na Facebooku moim i pamiętajcie, że akceptujecie jednocześnie regulamin, który jest w opisie tego filmu. Zachęcam was też do wzięcia udziału w konkursie, który organizuje Collegium Da Vinci. Można wziąć udział jako student Collegium Da Vinci, bądź jako kandydat na studia i do wygrania jest stypendium. Szczegóły znajdziecie w opisie, a ja dziękuję wam dzisiaj za uwagę i dajcie znać, czy wam się to podoba. No ja się bawię tutaj naprawdę bardzo dobrze. Fajnie jest być tą osobą, która po prostu komentuje pracę innych.